namówiliśmy pana Mariusza do tego, by pokazał nam swój trochę świat od kuchni, takiej codziennej pracy, byśmy mogli scharakteryzować jedne z najbardziej typowych usterek w klasycznych rozwiązaniach skrzyń biegów. Bardzo proszę, tu chyba z tego, co widzę, zaczynamy od skrzyni zwykłej hydraulicznej. Jakie uszkodzenia tutaj, panie Mariuszu? No mamy tutaj przed sobą skrzynię Volvo, model AW5550SN. Do klasycznych, że tak powiem, usterek tej skrzyni trzeba by zaliczyć głównie element elektrohydrauliczny, czyli blok zaworowy z elektrozaworami. Następnym elementem, który się zużywa w takiej skrzyni biegów, są to na przykład panewki. Dochodzi do zatarcia tych panewek w wyniku złego smarowania bądź też niewymieniania właśnie oleju w skrzyniach automatycznych. Kolejnym elementem w takiej skrzyni automatycznej, który ulega zużyciu, są to przekładki, tarczki cierne. Zużywają się z przebiegu auta, ze złego smarowania. Następnym elementem, który dochodzi zużyciu w takiej skrzyni automatycznej, jest na przykład wybijające się łożysko w obudowie skrzyni automatycznej, co generuje nam też uderzenia podczas przełączania biegów z neutrala na drive bądź na bieg wsteczny. Jak też uszkodzenia uszczelniaczy wewnątrz skrzyni automatycznej. Tutaj mamy klasyczną usterkę, gdzie uszczelniacz po prostu podczas pracy skrzyni automatycznej wyrwał się, wyskoczył. W tym momencie skrzynia gubi ciśnienie i nie ma, że tak powiem, sprzęglenia danego pakietu tarczy. Kolejna skrzynia to skrzynia DSG dwusprzęgłowa z grupy Volkswagena. Co tutaj nam się może często przydarzyć? Znaczy tak, najczęstszym problemem w skrzyniach DSG, oprócz oczywiście klasycznej mechatroniki, czyli uszkodzeń elektrozaworów w takiej płycie elektronicznej, jest uszkodzenie tak zwanego podwójnego mokrego sprzęgła, które jest stosowane w tej skrzyni automatycznej. Dochodzi tutaj do zużycia tarczek na danych sprzęgłach, czyli na sprzęgle K1 i K2. Oraz bywały przypadki, że dochodzi do wyrwania pierścienia, który mocuje nam pakiet sprzęgieł w podwójnym sprzęgle. Jaka geneza takich uszkodzeń? Znamy, wiemy, czy domyślamy się chociaż? To znaczy, może to być problem związany raz ze zużyciem, z niewłaściwą pracą takiej skrzyni. Dwa, może dochodzi do wyrwania kosza, może dochodzić przez złe sterowanie hydraulicznego elementu, czyli podanie zbyt wysokiego ciśnienia przez układ sterujący. No i przyszedł czas na kilka słów o sercu w zasadzie każdej skrzyni biegów, każdej takiej przekładni, mianowicie o konwerterze. Co w naszym przypadku tutaj się uszkadza, jak to funkcjonuje i czy po jego uszkodzeniu jesteśmy zmuszeni do zakupu nowego, czy mamy możliwość regeneracji i mniej więcej z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Typowy konwerter skrzyni klasycznej, skrzyni automatycznej. Ma on za zadanie przeniesienie momentu obrotowego z silnika bezpośrednio na skrzynię automatyczną, przeniesienie nam napędu. Najczęstsze usterki, tutaj mam akurat taki konwerterek ze skrzyni Mercedesa, modelu ze Sprintera. Po rozcięciu takiego konwertera możemy zauważyć, jedne to już jest takie drastyczne dosyć uszkodzenie tego konwertera. Mamy aż powyginane płytki w tym konwerterze. Kolejny element, który jest przez zabrudzony olej wręcz wypiaskowany, pocięty. Niewiarygodne. No, tutaj mamy kolejną część sprzęgła konwertera, gdzie widzimy te łopatki w konwerterze są praktycznie powyrywane. I głównym takim elementem, który zużywa nam się w konwerterze, jest to tak zwany lock-up, który powoduje nam wibrację tego konwertera, poślizg konwertera, większe zużycie paliwa, spadek mocy przeniesienia na skrzynię biegów. W tym elemencie zużywają nam się lamele, tarcze, które powodują zasprzęglanie sprzęgła lock-upowego. Tu są praktycznie te tarcze. O, tu mamy jeszcze troszeczkę, jak widać, okładziny ciernej. Tak wygląda zużyta. No to
są jakby główne. Co do regeneracji, oczywiście jak najbardziej możemy takie sprzęgła hydrokinetyczne regenerować, takie sprzęgło trafia na maszynę, jest rozcinane, jest weryfikowane, elementy, które nie nadają się do ponownego użycia, są zastępiane nowymi elementami, wymieniane jest tłoczysko, wymieniane są uszczelnienia, wymieniane są tarczki, jeżeli można, regenerowana jest obudowa konwertera, jeżeli nie jest wymieniana. Taki konwerter po regeneracji jest spawany, jest wyważany, jest sprawdzana jego szczelność i dopiero możemy taki konwerter zastosować do naszego pojazdu. Koszt regeneracji konwertera, tu jest na przykład konwerter Mercedesa do skrzyni modelu 7226. Koszt regeneracji takiego konwertera waha się w granicach 700-1200 zł. Zakup nowego konwertera tego typu to jest koszt około 6000 zł. Kolejna z najbardziej rozpoznawalnych na rynku skrzyń, czyli skrzynia bezstopniowa CVT. Co, panie Mariuszu, ewentualnie tutaj może nam się zepsuć i z jakimi kosztami musimy się liczyć przy wymianie poszczególnych tych elementów? Tutaj mamy przykład klasycznej skrzyni CVT z Forda, czy skrzynia CFT23. Elementy, które najbardziej zużywają nam się w tej skrzyni, czyli jest to łańcuch paspędny znajdujący się wewnątrz skrzyni automatycznej. Tak to tutaj wygląda. On przynosi nam głównie przełożenie w tej skrzyni automatycznej oraz elementy współpracujące z tym łańcuchem, czyli wariatory. Głównie dochodzi do porysowania tych wariatorów. Tutaj akurat mamy jeszcze w miarę względną bieżnię, natomiast są przypadki, gdzie ta bieżnia jest wręcz chropowata i w tym momencie podczas pracy takiej skrzyni odczuwamy wibracje, szarpania tego typu skrzyni automatycznej. Kolejnym elementem, który ulega uszkodzeniu też w takiej skrzyni, jak i nie tylko w tym modelu skrzyni, jest moduł mechatroniczny. No jest to dosyć skomplikowany podzespół. Składa on się z bloku zaworowego hydraulicznego, z elektrozaworów sterujących pracą skrzyni biegów oraz z elementem elektronicznym, który jakby zarządza całą tą jednostką sterującą. Wśród kierowców zawsze jest taka odwieczna dyskusja, jaki wybrać olej do silnika. Czy w przypadku skrzyni automatycznych też mamy taką możliwość wyboru, czy jest to tak ściśle wyspecjalizowana działka, że mamy w zasadzie jednego czy dwóch producentów tylko do danego oleju, do danego typu skrzyni? To znaczy tak, no rynek producentów jest bardzo szeroki. Mamy masę firm, które produkują oleje do skrzyni automatycznych, dlatego tutaj się kłania jakby wiedza od strony budowy skrzyni automatycznej i materiałów, które powinniśmy zastosować. Każdy producent, każdy model skrzyni automatycznej, to trzeba zaznaczyć, ma inny olej. Nie można stosować, że tak powiem, jednego oleju. Kiedyś było takie pojęcie, że olej czerwony to do automatu, lejemy go do każdej jednej skrzyni. Tutaj jest błąd, bo przez to bardzo dużo usterek jest w skrzyni automatycznych. Tutaj na przykładzie mamy olej ze skrzyni DSG, ma on kolor żółty, ma on inne parametry pracy całkiem. Także tutaj musielibyśmy się trzymać typowo wytycznych producenta skrzyni biegów, jaki olej do danego typu skrzyni jest zalecany i taki też powinniśmy stosować. Czyli tak naprawdę zdecydowanie lepiej byłoby to zostawić fachowcom i olej kupić na miejscu i dobrać go tutaj w warsztacie, niż próbować go, nie daj Boże, jeszcze kupować przez jakieś portale aukcyjne, w których tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, co kupujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że troszeczkę chociaż przybliżyliśmy Państwu tą tajniki użytkowania skrzyni automatycznych i zapraszam do następnego odcinka.